Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś postanowiłem zmienić troszeczkę miejsce, w którym nagrywam filmy, bo wyszedłem z założenia, że skoro jestem w Tajlandii i otaczają mnie czasem tak piękne miejsca jak to, nie wypada aż nagrywać wszystkich materiałów w domu na białej ścianie. Także mam nadzieję, że te warunki, w których tutaj nagrywam, się Wam spodobają. Mam nadzieję, że dobrze będzie mnie słychać. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć ten park, w którym się znajduję, jest to park Czatuczak, dajcie znać w komentarzu pod spodem, a zrobię film na temat całego tego parku i jak to wszystko tutaj wygląda. Ale dziś, wracając do tematu najważniejszego, porozmawiamy sobie na temat podłoża do akwarium z bojownikiem. Więc tak, jeżeli chodzi o podłoże, może zanim zaczniemy rozmawiać o samym podłożu, warto porozmawiać o tym, czy to podłoże być musi, czy być może. I w zasadzie obydwie odpowiedzi na to pytanie są jednakowe. Zarówno w przypadku akwarium bez podłoża, zarówno w przypadku akwarium z podłożem możemy hodować bojownika. Zaczniemy od hodowli bez podłoża. Hodowla bez podłoża głównie polega na utrzymywaniu odpowiednich parametrów wody poprzez ściąganie wszystkich możliwie resztek z dna. Dobrze, jeżeli w takim akwarium mamy jakąś tam roślinę pływającą lub roślinę na kamyczku. Natomiast no, musimy usuwać te resztki z podłoża naprawdę relatywnie jak najczęściej, tak aby po prostu no, obniżać ilość toksyn w wodzie poprzez rozpuszczone odchody. Czy w takich akwariach tworzy się równowaga biologiczna? Tak, tworzy się taka równowaga biologiczna, ponieważ miejscem do osadzania się bakterii nitryfikacyjnych są też ściany akwarium. To nie jest tak, że przez to, że szyba jest całkowicie gładka, nie jest w stanie na niej powstać życie. Bardzo często jest tak, że akwaria, które mają 3-4 tygodnie i w których nie ma nic innego oprócz wody i ryby, no widać, że pojawia się tam ewidentnie życie, dlatego że z czasem ta woda po prostu jest klarowna i przestaje być mętna. To już informuje nas o tym, że zachodzą procesy równowagi biologicznej. Plusy. Plusem jest to, że dużo łatwiej ściągnąć jest resztki z dna w akwarium bez podłoża niż z podłożem. Minusy. W momencie, gdy nawet odrobinę przekarmicie, będzie zbyt dużo pokarmu na dnie, na pewno dużo szybciej dojdzie do wahania parametrów wody, ponieważ jest relatywnie mniej flory bakteryjnej, która może osadzić się w podłożu i na pewno procesy te będą zachodziły dłużej, wolniej, a woda może być gorszej kondycji. Dlatego też odpowiadając na pytanie, czy można hodować bojownika w akwarium bezżwirowym, moja odpowiedź brzmi tak, ale niestety wiąże się to z konsekwencjami tego typu, że trzeba po prostu częściej czyścić to akwarium. No i odchody, resztki na dnie, wszystko jest po prostu bardziej widoczne. Drugą metodą jest hodowanie bojownika w akwarium z podłożem. Różnica tego typu jest taka, że po pierwsze, mniej widać resztki na dnie, po drugie, żwir, dobrej jakości podłoże powinno być porowate i pod mikroskopem patrząc na nie po prostu ono będzie miało masę drobnych pór, w których osadzają się bakterie nitryfikacyjne, a może i nawet denitryfikacyjne również, czyli beztlenowe, które po prostu znacznie ułatwiają rozpuszczanie odchodów oraz resztek pokarmu, czy też liści, które leżą na dnie. Ja osobiście jestem zwolennikiem akwariów z podłożem, dlatego że robiłem wielokrotnie testy w akwariach i znacznie łatwiej jest utrzymać równowagę biologiczną w akwarium z podłożem niż w akwarium bez podłoża. Tutaj pokazuję podłoże, które my sprzedajemy. Podłoże jest specjalnie zaprojektowane tak, aby było w nich masę drobnych pór. Bakterie nitryfikacyjne bardzo szybko się tam namnażają, flora bakteryjna się bardzo szybko tam tworzy. Grubość takiego podłoża w mojej ocenie nie powinna być grubsza niż 3 cm. Nie ma większego sensu posiadania grubszej warstwy, no chyba że chcecie mieć rośliny dożwirowe, czyli takie, które umieszczamy w podłożu, a w podłożu tworzy się system korzeniowy, takie jak kryptokoryny, trawy typu Vallisneria, czy jakiekolwiek inne rośliny, które po prostu mają system korzeniowy. W przypadku hodowli roślin, które muszą mieć korzenie na zewnątrz, czyli takich roślin jak anubiasy, mikrozoria, bucefalandry,
Bolbitis, to są rośliny, które muszą mieć korzenie na zewnątrz, z reguły rosną na korzeniach lub kamieniach, więc dla nich ilość żwirów w akwarium jakby nie ma sensu. No też bardzo, bardzo gruba warstwa podłoża ogranicza nam litraż wody, także w przypadku małych zbiorników też warto o tym po prostu pamiętać. Jeżeli chodzi o akwaria z podłożami, warto na pewno jest odmulać podłoża, bo po prostu no, wtedy pozbywamy się tego tak zwanego detrytusu, czyli tej tak zwanej materii przerobionej przez bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne, które z kolei powodują buforowanie wody w stężenie azotu, fosforu i innych fenoli. Także ja osobiście bardzo polecam akwaria z podłożami, uzyskujemy dużo szybciej klarowną wodę, uzyskujemy dużo fajniejszy efekt wizualny i uzyskujemy znacznie szybszą równowagę biologiczną poprzez tą masę filtracyjną, jaką staje się dla nas po prostu podłoże w akwarium. Bardzo ważna jeszcze rzecz, zdarzają się często pytania na temat podłóż aktywnych i takich, których nie wolno stosować, więc tutaj może od razu odpowiem, że jeżeli chodzi o podłoża aktywne, trzeba bardzo uważać, szczególnie w początkowej fazie, dlatego że podłoża aktywne mają to do siebie, że one w sposób chemiczny buforują wodę, z reguły obniżają w sposób chemiczny parametry wody, zbijają twardość, zbijają pH. Takie skoki tego pH są bardzo, bardzo niedobre dla bojownika. Wielokrotnie miałem sytuacje takie, że no, klienci na nowo założone akwaria z podłożami aktywnymi po prostu ryby nie dawały rady i umierały, także bardzo przestrzegam przed hodowlą bojownika na takich podłożach. Inna sytuacja jest wtedy, gdy podłoża macie już, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, pięć miesięcy, te podłoża wydały już z siebie do wody tą maksymalnie ekstremalną dawkę związków, które zakwaszają wodę, obniżają parametry wody. Wtedy rzeczywiście ten bojownik może się czuć w miarę ok, natomiast trzeba pamiętać, że te podłoża mimo wszystko cały czas jednak pracują nad parametrami wody, aby je obniżać i to podczas podmian wody jest bardzo niedobre dla bojownika, no bo cały czas są skoki, wlewacie wodę twardą i jest skok, woda robi się twarda, następnie później podłoże z dnia na dzień zmiękcza, później znowu jest skok, bo znowu jest podmiana i to jest nie do końca dobre dla ryby. Na pewno bardzo złym, możliwie najgorszym podłożem z możliwych są podłoża marmurowe, podłoża typu koralowe, czyli kruszona rafa koralowa, bardzo często używane podłoża w akwariach morskich. Podłoża te bardzo podwyższają parametry wody, takie jest ich zadanie. Wiadomo, że podłoże koralowe to martwe koralowce, a martwe koralowce to nic innego jak duża ilość węglanu wapna w wodzie. Nie ma możliwości, zawsze będzie buforowało wodę. Podłoże tego typu jest na pewno bardzo dobre do akwariów morskich. Na pewno świetnie nadaje się również do akwariów na przykład z pyszczakami z jeziora Malawi, które lubią dość twardą wodę. Natomiast odradzam tego typu podłoża dla bojowników. Kolejnym takim czynnikiem, który negatywnie wpływa na podłoże jest odpowiednia struktura tego podłoża. Na pewno unikałbym podłóż ostrych, kruszonych, dlatego że bojownik leżąc na dnie, próbując szybko gdzieś tam ruszyć, płynąć w wodzie, może po prostu pokaleczyć się albo podniszczyć sobie długie, delikatne płetwy. Także tutaj na pewno unikałbym tego typu podłóż. Na pewno warto też wziąć pod uwagę grubość podłoża, żeby te kamienie nie były zbyt duże, dlatego że w momencie, gdy rzucacie jedzenie, być może jedzenie spada na dno, bojownik nie zdąży złapać tego w locie, podłoże wpada między kamienie, on nie ma możliwości już tego zjeść z dna, a to zawsze powoduje to, że później to gnije i później to po prostu bardzo negatywnie wpływa na jakość wody w Twoim akwarium. Dlatego też nasze podłoża, które stworzyliśmy, są odpowiedniej wielkości, pokarm nigdy nie wpadnie gdzieś tam pomiędzy kamyczki, on zawsze będzie na powierzchni. Podłoże to znacznie ułatwia również czyszczenie tego dna z wszelkiego rodzaju resztek, które będą leżały na dnie, będzie je widać i bardzo fajnie również się je odmula. Tak jak powiedziałem,
budowa pod mikroskopem jest bardzo porowata, co znacznie przyspiesza równowagę biologiczną i bardzo polecam tego typu podłoża, bo one są po prostu sprawdzone, sami ich używamy. Bardzo fajnie nadają się również do welonów, nie tylko bojowników, dlatego że są drobne, nie wchodzą w reakcję z wodą. Welon może połknąć takie podłoże, jest na tyle małe, że przeleci przez jelita, jest na tyle zaokrąglone, że nie uszkodzi jego układu pokarmowego. Także tak to wygląda. To tyle na temat podłóż na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Dajcie znać, czy film w tego typu otoczeniu jest dla Was korzystny, czy wolicie w domu. Jeżeli dźwięk i tutejsze realia Wam odpowiadają, napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z tą tematyką, piszcie w komentarzu pod spodem, a ja na pewno udzielę Wam odpowiedzi na ten temat. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnej części. Cześć!